Cześć, tu Magda Karwad-Marek. Witam Was w szesnastym odcinku mojego podcastu, programu, w którym odwiedzam moich gości w ich mieszkaniach i domach, i czasami pracowniach, i rozmawiamy o codzienności, miejscach, przestrzeni i zwyczajnym życiu. Pora na pierwszy odcinek solowy, to mój debiut. Do tej pory rozmawiałam zawsze z jakimś bohaterem odcinka, wokół którego kręciła się cała historia, który był pretekstem do zadania wielu pytań odnośnie pracowni, domu, mieszkania, zajęć, codzienności, przestrzeni, miejsca. A dzisiaj niespodzianka: nie będę, w zasadzie nie będę sama, bo będę z wszystkimi moimi gośćmi naraz, tak to sobie wymyśliłam, że po 15 odcinkach wybiorę trzy lekcje, których nauczycie się od moich gości. Dom, i w ogóle wizyty moje w domach gości, to takie wkraczanie w bardzo specyficzną, wręcz taką intymną, delikatną przestrzeń, to powodowało, że dużo rozmawialiśmy o tym, co jest wokół, co jest ważne. A goście w ogóle zupełnie inaczej się czują, kiedy są u siebie. To ja jestem trochę też ich gościem. Oczywiście czasami odcinki były nagrywane online, ale wciąż. Ja byłam w swoim domu, a mój gość czy gościni w swoim. To buduje taki fantastyczny, moim zdaniem, mikroklimat i mam wrażenie, że powstała również mikro, mikrospołeczność moich gości, bo oni też słuchali odcinków. Niektórzy z nich, oczywiście, słuchali odcinków wcześniejszych. Okazywało się, że oni między sobą też się znają czasami albo polecają sobie, więc to wszystko jest bardzo miłe. Na dodatek do nagrania tego odcinka zachęciło mnie to, że znajduję pomiędzy gośćmi bardzo dużo cech wspólnych. Oczywiście, każdy. Z nich jest inny. To już wystarczy spojrzeć tylko na listę tych 15 dotychczasowych podcastów, żeby widzieć, że to tam każdy naprawdę jest bardzo ciekawy, ale zupełnie od siebie różny. Natomiast znalazłam bez żadnego problemu co najmniej kilka rzeczy, które ich łączą i które dzięki temu tworzą jakiś klimat i taką oś i takie główne cele i idee właśnie tego podcastu, podcastu na miejscu. Wybrałam trzy. Lekcje, trzy rzeczy. Rzecz to też jest takie słowo, które będzie się pojawiało w tym odcinku jeszcze kilka razy, których możecie nauczyć się od moich gości. Mam nadzieję, że ten odcinek też trochę zachęci do tego, żeby sięgnąć po te odcinki, których jeszcze nie słuchaliście. Może trzeba i warto polecić je komuś. Komu mogłyby się spodobać. Mnie moi goście absolutnie fascynują, bardzo ich lubię. Większość z nich naprawdę od wielu lat obserwuję, więc jest mi niezmiernie miło, że godzą się od razu na to, żeby ze mną porozmawiać. I z tego, co mi wiadomo, też są zadowoleni z efektów końcowych. Przejdźmy do tych lekcji. Szukałam takiego odpowiedniego słowa. Lekcja jest, myślę, no całkiem nawet w porządku, no bo jednak słuchamy podcastów też po to, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby się czegoś nauczyć, żeby spojrzeć na świat oczami tej osoby, a jednocześnie wtedy zmienić perspektywę. Trochę dowiedzieć się, jak inni myślą, żyją, trochę może ich podejrzeć. W końcu zaglądamy naprawdę do domu, czy do pracowni, czy do mieszkania innych ludzi. Też często ich obserwujecie na Instagramie. Zdarza mi się, że piszecie: wow, ale super, bo uwielbiam tej i te osoby. Lekcja pierwsza będzie dotyczyła rzeczy, rzeczozy, minimalizmu i w ogóle przedmiotów. Okazało się, że bardzo często pytam albo bardzo często goście opowiadają mi o różnych przedmiotach w ich domach. Dało mi to do myślenia. No to jest jakaś tam ważna część przestrzeni, miejsc, w których się znajdujemy. Niektóre odcinki dotyczyły nawet konkretnych rzeczy. Mam tutaj na myśli przede wszystkim odcinek z Madaleną jogą. Taką główną myślą tego odcinka była Mata, Mata do jogi, Mata jako przestrzeń, Mata nawet jako dom. Magda, która mieszka na Bali, teraz w w tym momencie akurat w Polsce, ale od wielu lat podróżuje, mieszkała trochę w Portugalii. Ten dom jest dla niej taką przestrzenią nieoczywistą, więc kiedy gdzieś wyruszała w jakieś podróże, no to ta mata była tą namiastką domu. Była czymś takim, co ona natychmiast mogła sobie stworzyć, miała na to swoje sposoby. Opowiedziała o nich w odcinku numer 14. Całą koncepcję domu oparłyśmy właśnie na tej macie do jogi. Natomiast w wielu innych odcinkach dominował minimalizm. To też oczywiście nie było e, zamierzone, ale już w pierwszych odcinkach, gdzie był, byłam w mieszkaniu Stana Barańskiego, no to tam powstało piękne słowo rzeczoza. W zasadzie może nie powstało, ale gdzieś zostawało przywoływane dużo razy, jest też nawet w tytule odcinka. To jest odcinek numer dwa. Rzeczoza, czyli pewien nadmiar, przesyt, zbieractwo i okazało się później, że w następnych odcinkach często to zbieractwo wracało i nie zawsze w negatywnym kontekście, ale akurat trafiłam do domu Stana Barańskiego w momencie, kiedy on trochę ostatecznie wyprowadzał się od rodziców, i rodzice powiedzieli mu: OK, no to teraz te rzeczy swoje zabierz. <grym> no i on był w fazie takiego porządkowania, oddawania, myślenia o tym, co kupuje, dlaczego, ile to jest dużo, ile to jest mało, co to znaczy minimalizm. Czego on w ogóle potrzebuje, to nawet być może nie jest minimalizm, tylko taka inna koncepcja, trochę na którą brakuje w języku polskim słowa. Może jakoś wspólnie w tym podcaście wymyślimy, bo to jest coś pomiędzy kupowaniem rzeczy, pozbywaniem się, a posiadaniem takich rzeczy, jakie się chce tylko mieć, na przykład dobrej jakości, itd. Myślę, że w języku polskim nie ma do końca słowa, więc z braku lepszego używamy tutaj słowa minimalizm. Jeśli mowa o małej ilości rzeczy czy ograniczonej ilości, no to nie sposób teraz nie wspomnieć o Helenie. Helenie, która prowadzi konto na Instagramie i też bloga rozsądny minimalizm. I jeśli chcecie się nauczyć czegokolwiek o pozbywaniu się rzeczy, czyli ich sprzedawaniu, takim nienadmiernym nabywaniu i też po prostu wyrzucaniu, to koniecznie zajrzyjcie na jej profil i najlepiej też posłuchajcie odcinka. Odcinek z Heleną ma numer 8. Helena zarobiła, mówiąc w skrócie, 20 tysięcy złotych na rzeczach ze swojego mieszkania. Tak czy siak one przestały leżeć, w jej otoczeniu, w jej przestrzeni, zaczęła je sprzedawać ludziom, którzy ich bardziej potrzebowali po prostu niż ona. Zaczęło się podobno od tego, że spojrzała na słuchawki, które gdzieś tam obok niej leżały i pomyślała: Nie, no, muszę je sprzedać. I tak ruszyła machina. Helena zbudowała na tym całą swoją tożsamość, życie, codzienność. Zaczęła takie wyzwania dla swoich odbiorców, teraz udostępniła w tym roku też takie specjalne arkusze, w których można spisywać sobie, co już się usunęło, ile tych rzeczy, i generalnie jest taka, takie założenie, żeby pozbyć się tysiąca rzeczy w rok. Oczywiście jest to taka umowna liczba. Każdy może sprzedać czy pozbyć się ilu chce rzeczy, ale Helena właśnie w tym mobilizuje. Sama też rozpoczęła po raz kolejny to swoje wyzwanie wraz z Nowym Rokiem. Można zacząć w dowolnym momencie. Nie trzeba czekać na 1 stycznia 2024. Zacznijcie od odcinka numer 8 i będziecie na pewno wszystko wiedzieli. Dla równowagi. Jeśli nie minimalizm, chociaż jeszcze tutaj był odcinek z kameralną, do którego też zachęcam o slow life, o minimalizmie, też o takim mądrym budowaniu, na przykład swojej garderoby, bo tym się zajmuje Dorota Zalepa, którą zaprosiłam do dziesiątego odcinka. Na pewno będzie pomocne, jeśli jesteście w tym miejscu w życiu, że Chcielibyście coś zmienić, czegoś się pozbyć, coś sobie uporządkować, a może posłuchać tego, jak zrobili to inni, zanim zaczniecie robić cokolwiek, i może też uznać, że to w ogóle nie jest. Dla Was, bo nie zapraszałam do odcinków samych m, wielbicieli m, takiego porządku, czy minimalizmu, czy niewielkiej ilości rzeczy. E, było też kilka osób, które mówiły otwarcie, kocham rzeczy, kocham przedmioty, chcę ich mieć bardzo dużo, zbieram, zwłaszcza zbieram ceramikę, bo to też e, ceramika w ogóle pojawiała się bardzo często e, w różnych odcinkach. Oczywiście też w takim całości poświęconym ceramice, e, odcinku siódmym e, z pracownią Laglina. Dziewczyny też były raczej fankami niewielkiej ilości rzeczy i minimalizmu, ale na przykład Ewa z balkonu na miodowej, to jest odcinek 13, czy też Misia Brach z odcinka 9, to dziewczyny, które na Instagramie pokazują piękne wnętrza swoich domów, czy mieszkań, balkonu, też w przypadku Ewy i Mówią otwarcie: zbieram talerze, ceramikę, kocham rzeczy, kocham wygodę, to mówiła akurat Misia. Kupuję te rzeczy, kupuję mądrze, ale uwielbiam to. Uwielbiam to z całego serca, to jest moja pasja, moje hobby. Dom stał się w pewnym sensie moją pracą, moim właśnie hobby, moim zainteresowaniem, i lubi też inspirować do tego, że cały czas może coś w tym mieszkaniu być, i to mieszkanie może żyć. Z kolei jak weszłam do cudownego e, mieszkania Ewy z balkon nabiodowej, no to ujrzałam mnóstwo książek, mnóstwo ceramiki z Bolesławca, konkretnie, bo Ewa jest fanką, e, obrazów, grafik, kwiatów, oczywiście, kolorów, barw, faktur. Nie wyobrażam sobie tego wnętrza jako minimalistycznego, bo to w ogóle nie jest Ewa. I ona też z pasją mówiła o tym, że to wszystko kocha. Był też odcinek, to jeden z pierwszych, a w zasadzie konkretnie trzeci, z Kasią Pilitowską i Bartem Suderem, którzy sami siebie nazywali szajsownikami. Użyli takiego słowa, ponieważ uwielbiają szukać takich brzydkich, może niedoskonałych, zadziwiających. Przedmiotów na różnych pchlich targach czy w sklepach, często takich, których nikt nie chce mieć, a oni właśnie widzą w tym coś absolutnie zachwycającego i pięknego. No i oni też po prostu kochają rzeczy, wymieniają, oddają. Do niektórych się przewiązują bardziej, do niektórych mniej, trochę wymieniają, dzielą się z sąsiadami, z gośćmi, którzy do nich przychodzą. Mają do tego taki luźny stosunek, ale jednocześnie te rzeczy cały czas gdzieś tam się pojawiają i one są dla nich bardzo istotne. Raczej nabywają, niż skupiają się na tym, żeby się ich pozbywać. To była lekcja pierwsza dotycząca rzeczy i przedmiotów i Różne perspektywy, które można mieć w tym zakresie. Czas na lekcję drugą. Lekcja druga dla mnie jest związana z pasjami, hobby, które jest bliżej niż myślicie. U wielu moich gości zauważyłam taką tendencję do tego, że oni nie szukali gdzieś na końcu świata, a może i szukali, ale później wrócili szybko do siebie i byli na miejscu, tylko zaczęli dostrzegać rzeczy, których. Ich otaczają, które są obok, i okazało się, że są to ich największe pasje, źródło zarobku i Rzeczy, z którymi ich kojarzymy. Podam zaraz przykłady, żeby móc to sobie wyobrazić. Łukasz Długowski, mikrowyprawy, to jest podróżnik, myślę, że można tak powiedzieć, który miał bardzo takie ambitne plany chodzenia po górach na całym świecie. W ogóle chciał realizować te swoje podróżnicze pasje bardzo daleko od domu. Tymczasem życie pokazało, że jednak to, co jest dla niego najlepsze, najpiękniejsze, najbardziej ciekawe, znajduje się dokładnie niedaleko. Ponieważ on pokazał Polakom pewną ideę, zaczął mówić o tak zwanych mikrowyprawach czy mikropodróżach, czyli takich wypadach, które możemy zrealizować w środku tygodnia, albo na przykład Kilometr od domu, 20 km albo za 20 zł. I udowodnił to w swojej książce, Mikrowyprawy w wielkim mieście, że naprawdę nie trzeba ani zarabiać bardzo dużo, ani nie wiadomo o czym marzyć, nie wiadomo gdzie wyjeżdżać, żeby mieć poczucie, że. Cały czas się jest w ruchu, że się podróżuje dosłownie, no bo kto powiedział, że ta podróż kilometr od domu to nie jest prawdziwa podróż. To wszystko zależy od tego, jak my na to patrzymy i co my w zasadzie chcemy zrobić, ale założę się, że jakbyście wzięli hamak albo namiot i wyruszyli teraz do parku w swoim własnym mieście i tam spróbowali być dłużej albo spać w lesie przy swoim domu albo w swoim ogrodzie, bo takie też są przykłady, w jego książce, to byście naprawdę mieli przygodę, i nie wszyscy by chyba nawet dotrwali do końca tej przygody. Dlatego to fajnie obrazuje, jak w różny sposób można spojrzeć na to, co nas otacza i co mamy bardzo blisko siebie, że te pasje naprawdę są obok nas i te przygody mogą być w naszym własnym ogrodzie. Trzeba się tylko otworzyć, zmienić perspektywę, spojrzeć inaczej na rzeczy, które już znamy, a jak to zrobić? To właśnie opowiadał o tym w odcinku numer 11 Łukasz Długowski, znany jako mikrowyprawę w sieci. Mam jeszcze kilka przykładów takich pasji bardzo blisko domu. To jest między innymi Iga, bohaterka ostatniego odcinka 15 podcastu na miejscu. Iga Chmielewska, bardzo brzydkie rysunki. Swoją pasję odnalazła w zasadzie w swoim własnym życiu, w życiu swoich znajomych, ponieważ ona rysuje. Nagrywa filmiki, podcasty, odcinki, bazując na takich codziennych błahostkach, problemach, kłopotach, tym, czym wszyscy żyjemy, tym, co nas otacza. Tym, co nas wkurza, tym, co nas cieszy, tym, jakie mamy właśnie wszyscy problemy. Ona je bierze, rysuje, trochę ośmiesza, trochę wyśmiewa, trochę oswaja, tak, żebyśmy się bardzo dobrze czuli z samymi sobą. I też w odcinku numer 15 opowiadała o tym, jak do tego doszła, że wcześniej trochę inaczej to sobie wyobrażała, szukała gdzieś daleko, tworzyła pewne wizje tego, w jaki sposób będzie działać, co będzie robiła. Tymczasem ta odpowiedź była właśnie tu i teraz, jak się rozejrzała w tym, co sobie pomyślała, w tym, co myśleli i jak się zachowywali jej znajomi i inni ludzie, którzy do niej pisali. Zachęcam do odsłuchania tego odcinka i też do zajrzenia na social media i gibbon, są takie bardzo podnoszące na duchu. Jeśli mowa o pasji, to też warto wspomnieć o odcinku Wiklinowym. Piąty, numer 5, gdzie Kasia z siostry Plotą, to jest firma wspaniała wikliniarska, opowiada o tym, że skończyła studia aktorskie i postanowiła zająć się wikliną. Wyplataniem z wikliny, tak jak jej dziadek. Jej dziadek miał pracownię w Warszawie i postanowił z racji wieku no, tę pracownię zamknąć. I dziewczyny, jego wnuczki. Nie mogło się jakoś z tym pogodzić. Okazało się, że Warszawa potrzebuje takiego miejsca, że ludzie tam przychodzą, kupują te rzeczy. Zrobiło się o nich nagle głośno i dziewczyny zmieniły trochę swoje życie, nawet nie trochę, no bo od aktorstwa do wyplatania wikliny jest jednak kawałek i są teraz pionierkami, chyba można powiedzieć, w tej dziedzinie. Przywracają sztukę rzemiosła, sprzedają naprawdę piękne rzeczy, robią warsztaty. No i też nie musiały zbyt daleko tej pasji szukać. Ona cały czas była w ich rodzinie. Nagle się okazało, że ona odżyła, że cała rodzina zaczęła w tym pracować, że pięknie o tym opowiadają, że to wszystko ma ogromny sens i ten materiał, to w jaki sposób jest to wyplatane i to, co wiklina w ogóle oznacza dla takiego rzemiosła w naszym kraju. I o tym wszystkim opowiedziała Kasia z siostry Plotą w odcinku 5. A jak już będziecie przy odcinku 5, to można sięgnąć też do. Czwartego, gdzie Mateusz Stępień opowiadał o takim bardzo nowoczesnym, współczesnym, ciekawym, zaskakującym domu kultury widoki który założył w mieszkaniu, w którym kiedyś mieszkał, który wynajmował, który ma ogromne okna na całe ściany. Jest naprawdę niesamowite, musicie to sprawdzić na Instagramie. Widoki, taka jest nazwa, tam się odbywają koncerty, kręcone są teledyski, na przykład Mrozu tam kręcił niedawno, są warsztaty, lekcje jogi i bardzo wiele różnych rzeczy. Mateusz po prostu uczynił ze swojego mieszkania wynajmowanego dom kultury. Szukaliśmy wspólnie, zresztą w odcinku czwartym Słowa odpowiedniego też go nie ma w języku polskim. Używaliśmy słowa też współdzielnia. Trudno to sobie wyobrazić, bo chyba nie ma takich miejsc za wiele, a to jest po prostu zwykłe, przepiękne mieszkanie, niemal na szczycie wieżowca, na zwykłym zupełnie osiedlu w Krakowie, gdzie dzieje się magia, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe, pomysłowe, fantastyczne, kreatywne, inspirujące. Więc warto posłuchać, co można zrobić w swoim własnym mieszkaniu w odcinku numer 4. Przeszłam od odcinka 5 do czwartego, a teraz do szóstego o kolorach. Olka Barczak opowiadała o kolorach w domu, o kolorach w pracy. Ona jest architektką, znalazła właśnie swoją pasję, patrząc na kolory. Okazuje się, że jest prawdopodobnie jedyną architektką koloru w naszym kraju i pracuje naprawdę w bardzo wielu miejscach, ponieważ okazuje się, że takiej specjalistki jak ona brakowało, ona sobie ten zawód wymyśliła i znalazła na niego chętnych. Znalazła Potrzebujących tego zawodu, ale co ona w zasadzie robi, jak na to wpadła, co to właściwie oznacza. No O tym wszystkim Olka Barczak opowiedziała w odcinku numer 6. I jeszcze jedno tylko zdanie o Ewie z Balkon na Miodowej, o niej już wspominałam w poprzedniej lekcji, ale Ewa też wspominała właśnie o tym, że nagle w pandemii zrozumiała, że ten balkon, który ma przed swoimi oczami, przed swoim domem, bo ona wchodzi do swojego mieszkania przez balkon, tak jest skonstruowana kamienica, w której mieszka, że to jest jej pasja, że to będzie jej pasja, tak jak sąsiadów obok, bo wszyscy się w tej pasji wspierają i Ewa nagle ni stąd, ni zowąd stała się fascynatką, chociaż zawsze lubiła akurat rośliny i uczyniła z tego Swoją pasję, swój kapitał, swój pomysł na życie w internecie i okazało się, że to strzałem w dziesiątkę, a cały czas, przez kilka lat, miała to przed oczami. Także to też utkwiło mi w pamięci i dało do myślenia, że, że warto, że warto się zastanawiać, ale też patrzeć, patrzeć na to, co nas otacza. Warto chyba docenić. Przestrzeń, które nas otacza, od tego może trzeba nawet zacząć. No i tu już płynnie przechodzimy do lekcji trzeciej, już ostatniej. Też nie było to oczywiście zamierzone, po prostu tak się wydarzyło. Okazało się, że małe rzeczy cieszą, celebracja codzienności, jak to nazwaliśmy, jest ważna i dom, i ta intymna przestrzeń, którą się tworzy wokół siebie, też jest bardzo ważna i warto się na to nie zamykać, tylko znaleźć takie rzeczy. Małe, które cieszą i które cieszą każdego dnia. I tutaj też spokojnie mogłabym opowiedzieć teraz coś o każdym moim e, gościu. Ograniczę się do e, kilku przykładów, na przykład do Magdy Zielasko, która mieszka w stuletnim mieszkaniu pięknym z duszą. Magda opowiadała mi w odcinku numer 12 o tym, że ona kocha naturę. Kocha spacery z psem, opowiadała w ogóle, jak wygląda taki jej rytuał i poranek, i praca, i jak to wygląda w różnych porach roku. I z tych takich małych, prostych rzeczy, i ze spacerów z psem, które jakoś układają siłą rzeczy cały dzień. Wypłynęła taka bardzo przyjemna, otulająca, wspaniała lekcja, że naprawdę to jest po prostu miłe i to warto robić i się tym cieszyć. To może być równie dobrze rutyna, coś, czego nie cierpimy robić, bo pada i trzeba wyjść z psem o nie, ale równocześnie może być czymś, co tak jak Magda uczyniła też swoim zawodem, ponieważ ona fotografuje, więc robi wtedy dużo zdjęć, filmów, nastraja się tak do dnia. Czasami zaczyna pracę na ławce w parku, bo ma akurat taką możliwość, ale też czerpie z niej, tak sobie to wszystko ułożyła, żeby właśnie tak to wyglądało. Podobnie tak od takiej drodze do pracy mówi Łukasz Długowski z mikrowypraw. On w ogóle poradził od tego, żeby zacząć na przykład swoje mikrowyprawy odchodzenia pieszo do pracy. To jest tak aż proste. On jak pracował w Warszawie, to chodził okrężnymi drogami przez parki, lasy i tak dalej, żeby właśnie być blisko natury. Może nie mógł tak jak Magda pracować właśnie, zaczynać pracę na ławce w nie każdy tak może i to też jest okej, okay. no ale robił wszystko, co mógł, mając takie zasoby i takie możliwości, jakie ma, a w tym momencie doszedł do tego, tak, no menomen, że pracuje tak, jak chce, też cały czas w naturze i trochę inaczej, ale nawet kiedy nie miał takich możliwości. No to wykorzystywał w 100% to, co ma. Jeśli chodzi jeszcze o te małe rzeczy, czy celebracje, czy przestrzeń, no to Madalena Yoga, o której wspominałam na początku tego odcinka, opowiadała o Macie i też przestrzeni do e, jogi. Jako o sanktuarium domowym. Ona opowiadała o tym, jak je stworzyć, co to oznacza, jak ono powinno czy może wyglądać, żeby sprawiało radość, żeby ta codzienna praktyka, praktyka jogi, czy uważności, czy medytacji, czy dowolnej rzeczy, którą gdzieś tam wybierzemy, jeśli chcemy ją robić, jak to może wyglądać i jak można uczynić z tej rzeczy, której czasem nam się może nie chce robić, coś bardzo przyjemnego. Coś wyzwalającego, coś na co czekamy, coś co kojarzy nam się z czymś luksusowym, przyjemnym, wyjątkowym, czy wręcz nawet świętym. No, w końcu to sanktuarium domowe, więc y, może to jest takie nasze domowe sakrum. Z kolei Misia Brach z odcinka dziewiątego opowiadała bardzo dużo o remoncie. No przecież remont kojarzy się z, z czymś takim bardzo stresującym, okropnym, nudnym, żeby tylko się to już skończyło. A Misia, proszę bardzo, założyła o tym w Instagrama i bardzo się tym cieszy. Cały czas coś lubi dokładać, zmieniać. A kiedy ją zapytałam, czy nie boi się, że to się kiedyś skończy? i i wtedy co będzie ją nakręcało, o czym będzie pisała. Ona powiedziała, że absolutnie się nie boi, bo zawsze jest coś do zrobienia i ona akurat to bardzo lubi, kocha, mogłaby tym żyć cały czas, więc będzie tym żyła. I to też jest dla mnie przykład na to, że takie rzeczy. Nieprzyjemne można zamienić w małe przyjemności. No, przecież, jakbyś się nad tym tak racjonalnie zastanowić, to jeśli jest jakiś remont, to znaczy, że coś też się zmienia na lepsze, coś się usprawnia, coś zaraz będzie piękne, mamy nad tym jakąś kontrolę, możemy sobie o tym decydować. I znowu, wszystko zależy od tego, w jaki sposób spojrzymy na. Na naszą codzienność, czy na te rzeczy e, do zrobienia. I tutaj Misia pokazała. Zupełnie inną perspektywę. Mogłabym pewnie opowiadać o moich gościach, tych, którzy u mnie już byli, tych, których zaprosiłam, pewnie naprawdę długo, zwłaszcza, że trudno mi skończyć rozmowę zawsze z każdym z nich, bo tych tematów jest sporo i zawsze bardzo też się cieszę, że mogłam porozmawiać akurat z tymi osobami. One nie są przypadkowe nigdy, ale te trzy lekcje, które właśnie przedstawiłam. Myślę, że obrazują w jakiś sposób o czym jest ten podcast, o czym mówią moi goście, czego możecie się spodziewać po następnych odcinkach. Mnie cieszy, że ci goście są do siebie w jakiś sposób podobni, tworzą pewną, tak jak już powiedziałam, społeczność, pasują do siebie w jakiś taki fantastyczny sposób. I od każdego można się nauczyć zarówno innych, jak i. W pewnym sensie podobnych rzeczy. Mam nadzieję, że e, słucha Wam się tych rozmów tak samo dobrze jak mnie, bo m, moich gości bardzo słuchać lubię. I też oglądać na Instagramie, czy słuchać ich podcastów, jeśli takie mają. Zresztą w opisie każdego odcinka zostawiam jakiś odnośnik, żeby można było też ich zobaczyć, poznać, podejrzeć. Może coś im napisać, na pewno będzie im bardzo miło. Wtedy napiszcie, że poznaliście ich dzięki podcastowi na miejscu. Do mnie też możecie wysyłać wiadomości albo pisać komentarze. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak odbieracie pewne odcinki, czy coś w Was po nich zostało, czy może. Nie, czegoś Wam właśnie brakuje, bo to też jest bardzo ważny komunikat, jeśli tak jest. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, no to czemu nie? <laughs> ja chętnie zapytam ich jeszcze raz, zresztą e, chciałabym do niektórych odcinków wracać, to znaczy ponawiać, pogłębiać pewne tematy. Nie od razu, być może jest jeszcze trochę za szybko, ale e, fajnie byłoby z niektórymi gośćmi przynajmniej spotkać się. Jeszcze raz zapytać ich jeszcze o kilka rzeczy, pociągnąć jakiś temat, który szczególnie w tej rozmowie był fascynujący. Dajcie znać, jak słuchało się solowego odcinka. Ja myślałam, że będzie dużo gorzej, a jednak całkiem miło mi się o tym rozmawiało, całkiem miło mi się wspominało te odcinki i to czego się też sama dowiedziałam od wszystkich moich rozmówców. Fajnie będzie, jak napiszecie, czy było OK. Czy tych odcinków solo może być trochę więcej, czy mogą się od czasu do czasu pojawiać? Jeśli tak, to na przykład, czego mogłyby dotyczyć? No, jak Wy widzicie ten podcast, niestety nie mam podglądu na ludzi, którzy mnie słuchają, czy nas słuchają, a żałuję, fajnie by było Was zobaczyć. Więc przynajmniej coś napiszcie. Zostawcie też y, gwiazdki na Spotify'u albo łapki w górę na YouTubie. Zaobserwujcie tam, gdzie możecie: Instagram, Spotify, Apple Podcast, YouTube. To też jest jakiś zawsze komunikat o tym, że ktoś tam po drugiej stronie mikrofonu jest. To były trzy lekcje, których nauczycie się od moich gości. Na pewno jest ich więcej. Zajrzyjcie do tych y, podcastów, do tych odcinków i do usłyszenia już wkrótce. Dzięki, wielkie.